W dzisiejszej Ewangelii, Pan Jezus przepowiada, że jego uczniowie będą smutni. To są te momenty, kiedy świat triumfuje, kiedy jest przekonany o swoim zwycięstwie, a uczniowie są bezradni wobec tego ogromu zła, wobec odrzucenia. I takie chwile przychodzą, ale te chwile nie są ostateczne, bo dzisiaj też słyszymy słowa Jezusa. Smutek wasz zamieni się w radość. To znaczy, że świat nie ma ostatniego słowa, że zło nie ma ostatniego słowa. Pan Jezus panuje nad wszystkim, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że został pokonany. Dlatego chrześcijanie to są ludzie niezawodnej nadziei takiej nadziei, która zawsze widzi potencjał do odrodzenia się dobra, do zmartwychwstania. Dzisiaj pomyśl, co w Twoim życiu wydaje się beznadziejne, co w Twoim życiu jest takim smutkiem, który według Ciebie już nie ma szans, żeby się przemienił w radość. Dzisiaj przyjmij też to słowo Pana Jezusa. Twój smutek przemieni się w radość. Przyjmij to słowo z wiarą, z nadzieją, bo przecież On jest Panem. I ostatnie słowo należy zawsze do Niego.